Witam was wszystkich serdecznie, cześć, siema, hej, hi, hello i tak dalej. W tym odcinku chciałem wam pokazać, no dobra, już wystartuję, bo tutaj powtórkę odtwarzam. Chciałem wam pokazać dosyć fajny meczyk, jaki mi się dzisiaj przytrafił, obiektem 268. Po statystykach widzicie tutaj, jak to mniej więcej było. Nie mam tego chance to win, także tutaj musicie się tak obrazowo przypatrzeć. Mamy oczywiście większą szansę na zwycięstwo z racji tego, że mamy więcej graczy dobrych po swojej drużynie. Więc tak, tutaj przeważnie zaczynam drogą na środek, czy to TD-kiem, czy to mediumem, czy ciężkim. No chyba, że czołgiem po lewej stronie mnie rzuci na dół, to wtedy jest zupełnie inna strategia. A tak oczywiście tutaj. Przeważnie większość czołgów wyjeżdża mi tutaj na wprost. Automatycznie skałce podświetlam 3-4 czołgi, w zależności od tego, ile wyjedzie. Tutaj poczekałem z myślą taką, że jakieś czołgi mi się tu napatoczą, na tak zwanego gonga na dzień dobry, ale nic się nie trafiło, więc postanowiłem zobaczyć, co się święci tu za góreczką. I to się okazało w dobrym momencie trafną decyzją. Jak widzimy, poświeciłem coś koło 4 czołgów. Tutaj mamy na dzień dobry dosyć sporo tych czołgów. Na szczęście nic z lewej nas nie będzie atakować, co zresztą zobaczycie zaraz. Tutaj dostałem od Carner Verona troszkę dziwnie, bo on ma chyba to działko jeszcze chyba z Black Prince'a, 146 damage'u. Przytrafił się mocny hit na Ferdinanda. Chociaż nie maksymalny damage wszedł, więc maksymalnie co tam może wejść u mnie, to chyba ponad 1100 damage'u. Ale bardzo ładnie wychwycony, z racji tego, że górka miałaby, prawa strona miałaby problemy, więc postanowiłem najpierw tego TDK zlikwidować. Drugi strzał wszedł w lwa. Starajcie się nie celować we wieżę z przodu, chyba że to robicie po bokach wieży, jeżeli macie całkiem dobrą penetrację. Jeżeli macie możliwość, trafiajcie w niższe partie tego czołgu. Tu już wykończyłem pana lewka. I postanowiłem pomóc troszkę bardziej tym czołgom po prawej stronie. Co się da, to po prostu tutaj uszczelić. Jak widzimy, miałem tutaj sporo celów do możliwości do wyboru. Piękny strzał z boku w T32. Tutaj widzę, że te dwa czołgi sobie spokojnie poradziły z tym isem trzecim. I jak pięknie nam się ustawił T34, zobaczcie. Celowałem w T34 w tyłek oczywiście. Losowało bardzo ładny damage plus podpalenie. I automatycznie prawie był nam na hita. Tutaj dostałem dosyć mocno, ale zaraz się odpłacę koledze. I prawie za 900 damage'u. Już na chwilę obecną mam prawie 5000. Tam już widzę, jeden pojechał do tyłu. I IS-8. No. Bokiem się do nas nie ustawia, kolego. No, przytrafił mu się brzydki moment. W każdym razie tak, wiedziałem, że tu został jeden czołg. Te czołgi sobie spokojnie z nim poradziły. Tutaj, jak widzicie na załączonym obrazku, postanowiłem pomóc drugą flankę zabezpieczyć z racji tego, że tam są wszystkie czołgi. I dwa czołgi u nas są na przymoście. Tutaj VW na dole. Nie zjeżdżałem w dół z racji tego, że bardzo dużo czołgów jeszcze zostało, a na razie zostałem sam z obiektem tylko. I zobaczcie, co tu się stało. WZ zebrał za 820, tak? No, następny napatoczył się mi tutaj AMX. No, trochę się dziwię z jego strony. Mógł wytyłować. Miałem tutaj dwa cele do dobicia praktycznie na strzała. Wybrałem tego bardziej, moim zdaniem, szkodliwego AMX-a 90 na początek. I teraz tak. T54 ładnie pojechał podświecić co nieco. I tu nam podświecił 121. Tutaj troszkę dziwnie. Strzał za 0. No czasami to jest bolączka tych TD-ków, zwłaszcza tego obiekta, czy to 704, czy to mojego 268.
Z tym, że właśnie miałem udrękę już wcześniej na tamtym TD-ku poprzednio. Ale to nie przeszkodziło nam trafić tutaj jeszcze tygryska za 880. Poczekałem, upewniłem się, że będzie dobity. Wyczekałem moment i tutaj mamy pana VW. Nawet specjalnie nie celowałem, miałem, tylko czekałem, aż mi wyceluje celownik. 933 damage'u i został ostatni czołg WZ-120. Co zrobiliśmy w tym meczu? Zabezpieczyliśmy prawą flankę, bardzo ładnie mieliśmy pole do manewru. Na szczęście nikt z nam z lewej strony nie wyjeżdżał. Mieliśmy bardzo łatwe pole do ostrzału. No i to spowodowało to, że zdecydowaliśmy się, jakby to powiedzieć, mieliśmy większą szansę na zwycięstwo automatycznie z jednego powodu, że nikt nie zabezpieczył z drużyny przeciwnej miasta. I to po prostu przesądziło o szali zwycięstwa na naszą korzyść. No, a później powiem wam kilka informacji, która toczy się właściwie w tym dniu. Mam nadzieję, że wszystko się uklaruje. Być może będę w innym klanie. Mam taką nadzieję. Przydałoby się, także byłoby bardzo fajnie. Ale to już w następnym filmiku podam dokładniejsze informacje i znacznie ich więcej będzie. Dobra, trzymajcie się. A jeszcze chciałem dodać, jeżeli chodzi o replay oraz screeny i tak dalej, wszystko znajdzie się pod filmikiem. Także trzymajcie się, do usłyszenia, na razie.